i zawetuję ustawę o Sądzie Najwyższym. Zważywszy, że owa deklaracja zmierza do zapewnienia... Solidarność! 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 Naszemu pokoleniu udało się w sytuacji nieprawdopodobnej wyprowadzić Polskę na wolność i osadzić ją na trójpodziale władzy. To jest najważniejsza rzecz, jaka nam się udała. Chciał, żeby prezydent został prezydentem, bo na razie tym prezydentem nie jest. To znaczy jest urzędnikiem partyjnym, który spełnia to, czego partia od niego oczekuje. Natomiast wszyscy chcemy, żeby on stanął na straży konstytucji, na którą przysięgał. Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem absolutnym tej reformy. Ale jestem zwolennikiem reformy mądrej, takiej, która zapewni dobre działanie wymiaru sprawiedliwości i takiej, która zwiększy w Polsce poczucie sprawiedliwości.